jest mały problem. Kapeć się zdarzył. No, motocyklowej opony. Ale miałem okazję zobaczyć na internecie jakiś patent, ktoś wymyślił z wykorzystaniem tego zamiast dętki. Co prawda nie wiem, czy to działa, ale za chwilę się przekonamy. Mam zamiar wypełnić tą oponę piłeczkami. Z góry uprzedzam, jak wcześniej wspomniałem, że to nie jest mój patent, ale od kogoś z internetu, nie ma niestety wiedzy kto jest autorem tego, ale mam nadzieję, że może się zgłosi, jeśli to zobaczy. Dobra, zaczynamy wkładać, potem testujemy. Ogólnie to normalnie może być większy problem. Ta opona już jest trochę rozwalona. Przez to nas bardziej rozciągnięta. Kilka razy wracała na paku. Wygląda obiecująco. Trzeba pojeździć i zobaczyć. Dobra. To tyle. Dam znać, jak potestuję. Potestowane, jak mieliście okazję zobaczyć w lesie. Teraz przyszedł czas na coś konkretniejszego, czyli hołda. Jak na razie chyba wygląda wszystko ok. Trzyma się. Ciekawe tylko, czy wszystkie są dalej nabite. Coś miękko, nie twardo. Chyba wygląda dobrze. Ogólnie jak na razie tylko
Jeżeli chodzi o wady tego, zauważyłem, że trochę jest takie odczucie, że tyłek ucieka w takich zakrętach, jakichś małych zakrętach na asfalcie. No, ale to jest raczej normalne przy niskim ciśnieniu. To się nie ma co dziwić. Się dziad przegrzał. No i tyle w temacie. A nie, nie przegrzał się. Prąd się wyłączył. No. Dobra. Kurde, ciężki dziad. Dobra. Szybki restart. Lecimy z powrotem. 47 V to już mało. Pakiecik 13 jest. Jeśli by ktoś chciał wiedzieć. No to taka średnia górka, aczkolwiek dosyć wymagająca dla maszyny, szczególnie tu jeszcze jest jeden taki podjazd, na którym testuję maszyny. To tam już jest w ogóle jazda. Ciekawe, czy będzie cały. Mi się urwało. Dobra, może na płaski go postawić. Ładne widoczki, nie? No, na kamerze pewnie tego tak fajnie nie widać. A tu jest całkiem zacnie. Swoją drogą bardzo mały smog jest, bo aż góry widać. Dobra, ale do cna naszego dzisiejszego filmu. Wygląda ok. O dziwo. No, powinno być widać te piłeczki, jak fajnie wystają. Nie no. Kurde, dobre. Aż się nie spodziewałem, że tak fajnie będzie działać. Nic. Się będę z wami żegnał i dalej testował. Mam nadzieję, że za niedługi czas się pokaże kolejny filmik z tego doświadczenia. Już po małych, dłuższych testach. Będę w stanie więcej powiedzieć, czy to coś opłacalne jest, czy nie. W wykonaniu. Jak na razie super. Jedyny minus, co zauważyłem, to właśnie to, że tak trochę dziwne odczucie na asfalcie, ale poza tym nie ma żadnego takiego drgania czy coś. Bo niektórzy mogli przypuszczać, że to po prostu mają przerwę między sobą, to w ogóle tego nie czuć. No a poza tym to jest jeszcze o wiele głośniejsza opona, bo jednak to trochę taka niezbyt napompowana jest ta opona. No i słychać ją o wiele mocniej na asfalcie i też prawdopodobnie będzie o wiele większe zużycie prądu i jak będzie większe grzanie silnika. No ale zobaczymy. Wszystko wyjdzie w praniu. Dobra. To ja się żegnam. Do następnego.